Kto myśli o tobie tej nocy? Wróżba z kart Tarota. Jedna grupa dzisiaj, bez wyboru. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. I zapraszam, skupcie się, zobaczymy, kto myśli o nas. Oczywiście proszę o subskrypcję, lajki i komentarze. Subskrybujcie mój kanał, zostańcie tutaj z nami, polubcie mój kanał, odwiedzajcie codziennie moje wróżby. I zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Możecie nabyć je poprzez napisanie do mnie e-maila. Ja odeślę Wam oczywiście rozmaite opcje wróżb, kochani. Dobrze, więc zobaczmy, rozłożę karty. Kto myśli o mnie tej nocy? Kto myśli o mnie właśnie teraz, tej nocy? Pokażcie, kochane karty. Kto myśli o mnie właśnie teraz, tej nocy? Pokażcie, kochane karty, kto myśli o mnie właśnie tej nocy? W przełożeniu mamy już, wow, rycerz buław, kochani. Bardzo waleczna, charyzmatyczna, atrakcyjna osoba. Mężczyzna w średnim wieku, który ma dużo wigoru, dużo energii. Działa szybko, zdecydowanie, walczy o względy. Także mamy tutaj kogoś, kto ma bardzo gorący temperament. No być może też ten mężczyzna szuka tylko przygody i seksu, też powiedzmy sobie szczerze, ponieważ jest to rycerz buław. No ale ma dużo, dużą w sobie właśnie charyzmę, seksualność. Tak, no ta osoba chce się bawić, być może Was zaprosić na jakąś uroczystość, wino, muzyka, śpiew. Wow, i widzi Was ten mężczyzna jako królową buław, czyli bardzo też atrakcyjną seksualnie kobietę, która też podąża do swoich celów odważnie. Jest też tutaj karta sądu, czyli być może jest osoba słuchająca, pytająca spod znaku wagi, to też jest karta wagi, natomiast jeśli nie, to musi się tutaj coś między sobą wyjaśnić, tak, jakieś problemy, konflikty wyjaśnić. I królowa monet, wow, być może jest to jeszcze jakaś druga kobieta, jest to może trójkąt miłosny, być może ten mężczyzna jest jeszcze w jakimś innym związku, małżeństwie i też jest zauroczony Wami. Natomiast uważajcie, jeśli oczywiście nie chcecie wejść w takie związki trójkowe, no to uważajcie, bądźcie ostrożni, ostrożne. No ale tutaj też jest właśnie królowa Mony, czyli jakaś osoba, która no być może być jakaś, powiedzmy, wierna żona, partnerka, stabilny związek, tak? Czyli tutaj mamy dwie kobiety, jednego mężczyznę. No i coś do wyjaśnienia pomiędzy Wami. Jeśli jesteście rzeczywiście w takiej trójkątnej relacji, ponieważ tutaj też mieliśmy trójkę kielichów, to też oznacza trójkątną relację, no to ta osoba właśnie o Was teraz myśli, kochani. I myśli ta osoba jeszcze, by się postarać o Wasze względy. Więc zastanówcie się, czy chcecie taki związek, tak? Wyjaśnijcie sobie coś, tutaj porozmawiajcie. No i życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce. Zapraszam.